Witam Państwa, nazywam się Piotr Dołęga-Dołęgowski i w dzisiejszym programie zobaczą Państwo m.in. Wywiad z pomnikiem. Migawka życia codziennego. Sensacja dnia. Sonda uliczna i coś specjalnego. Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Kamil Moskal, znajdujemy się aktualnie w zamku w Niepołomicach, a ze mną już jest słynny błazen królewski Stańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Pan jest taki zmartwiony? Dlatego, że oskarżają mnie o to, że spowodowałem przedwczesny poród księcia. Czy to jest prawda? Nie, oni tylko mnie tak oskarżają. A jak to się stało? Królowa spadła z konia, no i poroniła. A dlaczego z tego konia spadła? Były jakieś okoliczności, które tutaj zaistniały? Dlatego, że była na polowaniu na niedźwiedzia, przed którym ja uciekłem i oni nazwali mnie tchórzem, bo uciekałem przed niedźwiedziem. A skąd niedźwiedź się tutaj wziął? Bo wybito w niedźwiedzie jeszcze dawno temu z tych okolic. Sprowadzili niedźwiedzia z Litwy na polowanie. A co Pan o tym sądzi? Czyja to jest wina? Na pewno to nie jest moja wina, bo tchórzem jest ten, kto wprowadza takie straszne zwierzę i chce z nim walczyć, a nie ten, który z nim ucieka. Jest to wina królowej, że będąc w ciąży pojechała na polowanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dla Was Kamil Moskal z zamku w Niepołomicach. Dziękuję. W Niepołomicach istnieje profesjonalny sklep rybny, gdzie można kupić ryby każdego rodzaju. Dziękuję. W Niepołomicach przed zbliżającymi się wyborami do samorządu zaczyna wrzeć coraz bardziej atmosfera. Widoczne są reklamy, czasami w bardzo dziwnym kształcie. W Niepołomicach panuje duże natężenie ruchu, ponieważ ludzie, którzy jadą w kierunku Wieliczki, muszą przejechać przez to miasto. W Niepołomicach znajduje się bardzo nowoczesny plac zabaw, gdzie bawi się dużo dzieci. Ty harcerze niekoniecznie to być. Ej, to chodźcie! W Niepołomicach znajduje się piękny park, gdzie ludzie mogą wypocząć, poczytać książkę lub przespacerować się. Jak widać, kradzieże rowerów w Niepołomicach są prawdziwą plagą. Władze miasta starają się coś z tym zrobić, ale jak widać im nie wychodzi. Dziękuję, mówił dla Was Paweł Wodowski, do widzenia. Dzień dobry, jak często Pani chodzi do Puszczy Niepołomickiej? Dzień dobry, prawie codziennie, bo mieszkam po Puszczy. Dobrze, dziękuję. Proszę uprzejmie. Często, przynajmniej ze 3-4 razy w tygodniu, chodzę na spacer ze swoją córką, jeżdżę na rowerze, korzystam ze ścieżek rowerowych, także uwielbiam ją. Jak często chodzę do Puszczy? Jeśli tylko mam czas, to chodzę na spacer. A jak to jest często? Rzadko mam wolny czas, ale powiedzmy 2 razy w miesiącu, w niedzielę. Ile razy chodzimy do Puszczy Niepołomickiej? No jesteśmy pierwszy raz tutaj, bo jesteśmy w ogóle z województwa lubuskiego. Rzadko, bo nie mam czasu. Gdyby ktoś zapytał mnie, czy mam kiedyś w Niepołomicach, powiedziałbym, że nie. Jednak po chwili zastanowienia mogę sobie przypomnieć, że około 16 lat temu właśnie w tym mieście przyszedłem na świat. A dokładniej w tej klinice. Klinice doktora Libera. Prywatna klinika doktora Libera. A to jest doktor Liber we własnej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, jak ty się nazywasz, mówisz? Dołęga Dołęgowski Piotr. No fajnie, pamiętam, tatę trochę się jąkał wtedy. Tatę? Bardzo nerwowy oczywiście, tak, no. Wielki chłop. I twoją mamę też bardzo pamiętam. Ciebie niestety nie pamiętam.
za mną, wtedy byłeś taki malutki, malutki, rozumiesz? Miałeś 50 cm wzrostu, nie pamiętam. To trochę urosłem. No, trochę urosłem, rzeczywiście, że tak. I cieszę się bardzo, że się pokazałem. Bardzo lubię, jak wracają do mnie dzieci, które przyjąłem. A trochę ich przyjąłem w życiu. I to było na tyle w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już jutro wieczorem.